Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Paczol i dzisiaj ze mną jest mój przyjaciel oraz duo partner Beznickos. Siemanko, witam was. I będziemy testować dla was pompy, bo wyszła nowa pompa, która jest z pompą, właściwie strzelbą pompką. Jest to nowa pompa, od razu też na sam koniec, tam pod koniec pokażę wam wszystkie damage'e. Powiem wam mniej więcej na czym polega ta nowa double pompa, co macie w opisie w linku. W sensie nie w linku, przepraszam, w tytule. I teraz tak, będziemy testować damage tych pomp, pokażemy mniej więcej jak się strzelają. I teraz tak, nowa pompa ma minimalny damage, taki wiecie, taki zwykły damage, 77, jeżeli traficie w ciało, w głowę zadaje naprawdę potężne obrażenia. Szybko strzelanie 007, w porównaniu do zwykłej pompy, ile ona ma? 007, ten sam strzał, czas przeładowania 4x6 do 4x2, czyli czas przeładowania tej nowej naszej pompki jest dużo lepszy, znaczy właściwie dużo, pół sekundy, tak? No niecałe pół sekundy jest lepszy. Tu widać fioletowy się troszeczkę różni damage'em oraz czasem przeładowania. I teraz tak, będziemy je testować, pokażę wam damage i to jak się zmieniły pompy, czyli teraz nie ma już strzałów po 7 i po 8. Wow, super sztos, naprawdę. Jeszcze pamiętajcie, żeby mnie wspierać w sklepie. Tutaj macie takie coś, wam się wyświetla u góry tutaj, jak to zrobić. I teraz tak, będziemy testować pompy, więc zaczynamy. To może zacznijmy od minimalnego damage'a. Będę uderzał centralnie tak idealnym koniuszkiem w stopę, żeby zobaczyć jaki jest minimalny damage i ocenimy. Pierwsza pójdzie pompa wolna, tak jak my to mówimy. 30. To jest strzał, który byście walnęli za 7. A troszeczkę z dalszej odległości. 29. Pamiętajcie, że teraz najważniejszą zmianą w tych wszystkich pompach jest to, że jak macie te kropeczki, to jest ten śród, nawet jak traficie jednym śrutem, to damage jest z trzech. Tak jakbyście trafili trzema śrutami. Dlatego tak. To jest buff pomp. Dlatego to jest buff pomp, bo jeżeli traficie tam jedną kropeczką, zawsze lecą takie strzały. Są kropeczki pokazane, jeżeli traficie przeciwnika. Jeżeli traficie jedną kropeczką, jest razy 3. Więc zobaczymy, jak teraz z takiej dalszej odległości strzeli. 21. Zobaczcie, nawet z takiej odległości bije powyżej 20, więc to jest sztos według mnie. Przejdź tutaj, bo zaraz ci rozwalę to drewienko. Dobra. Teraz tak, taktyczna. Mamy zieloną, niestety nie mogliśmy znaleźć niebieskiej. Nie wiem czemu. Szukaliśmy wszędzie. Nie mogliśmy znaleźć niebieskiej, więc zielona. Nawet, o, nie doleciała. Mam nogę. Dobra, jest 19. 21. I teraz chyba mu rozwalę tą ścianę, nie? I 28. Więc to też jest taki minimalny damage. To jest minimalny damage, jaki możecie zadać. Już nie ma strzałów po 7 i po 8. To jest mega super. Zobaczmy dubeltówkę. Musisz tutaj przejść sobie. Możemy tu... No, mam 51 HP, więc... Dobra, to zaraz przecież odrodzisz. Zobaczmy teraz dubeltówkę. Z bliska. Podajemy sobie na blisko przecież. No, nie trafiło. 34. Bez nic kosek niestety... spadł. Ogólnie pamiętajcie, że tylko ten śród, tylko przy jednym, jeżeli traficie jednym, to liczy się razy 3, bo jeśli traficie już dwoma śrutami, to nie liczy wam razy 3 tego, nie? Pamiętajcie, to jest ważna zmiana. Where are you? Tylko jeżeli jednym. Tu jest. Okej, trochę dalsza odległość, nie wiem czy to w ogóle wyceluje, bo to wiecie jaki to ma rozrzut. 32? 32. Sztos. I też jednym śrutem trafiłem, widzicie? A na blisko? W łeb? W stopę? W rękę ci walnę. Nie no, to 120, bo to nie... To spoko. Dobra. No, w piętę. O, tak ci wystawię piętę. 36. Więc chyba dobry damage mi się wydaje. Skoro to jest minimalny damage, to jest zawsze coś. I teraz sprawdzimy ciężką pompę, ponieważ ona ma taki fajny celownik, że jest bardzo malutki. Zobaczymy. Ile tu 30. Jest? 30. Podejdźmy sobie, bliżej w piętkę, idealnie w piętusie. A nie, dobra. Za dużo śrutu tutaj, nie mogę celować. Chodź tutaj dalej. W drugą piętę. Don't obracać się. Muszę idealnie wycelować sobie na jeden śrut. Ej, to bije tak całym, ale wiesz, mam idealnie wymierzone, to bije całym śrutem praktycznie. Poka. Czekaj, daj jeszcze raz. Takim typowym koniuszkiem musimy dać. Nie wiem ile, bo nie wiem. Nie da się chyba z heavy pompy nie da się rozwalić takich shotów. No i zobacz, nie odrodziło mnie tam. No nie wiem. Poka mi tą heavy na chwilę. Masz. Strzel. Wstań.
No. Nie da się. Heavy się nie da walnąć jednego z śrutu, chyba że z daleka. Czekaj, stój. No mam 0 HP. Czemu bije w ciebie, a podłoga się rozwala? No bo śrut leci na podłogę też. Chodź z daleka daj, bardziej z daleka daj kropeczkę. Czekaj. Dobra, no. Ile? 38. No to 4 nice. Śrutami. Nice. W rękę mi traf, traf mi w rękę na taką lekę. Ale to w 46, ale od razu 5 śrutów wchodzi. Więc to a nie... to nie weszły 3, no dobra. Znowu 5, a jestem idealnie... O, teraz 4, a jestem... Celownik mam obok ciebie. Więc Heavy jest chyba tak zbuffowana, że nie wiem, co się dzieje teraz, bo celownik miałem obok niego i dostał tyle damage'a, że nie wiem. Dobra. Teraz wam pokażę szybko, co mi chodzi z tą double pompą, ponieważ double pompa nie wróciła. Uwaga, nie wróciła. Ale można się bawić for fun, strzelając tymi nowymi pompami, ponieważ to się wydaje się troszeczkę szybsze niż przeładowanie. Widzicie? Jest delikatnie szybsze. Jeżeli macie dwie nowe pompy, możecie for fun się pobawić. To nie jest takie OP jak kiedyś była double pompa, więc wydaje mi się, że fajne. Net chyba jeden mecz wygraliśmy na takie double pompy. Czy podejść do przeciwnika? O, już teraz musiałem przeładować sobie dłużej. Ale będzie sobie strzelić. Widzicie? Idzie od razu strzał. I teraz wam pokażę damage tych nowych pomp, bo to jest coś incredible. Jak widzieliście na początku, tam jest 440. Ale to tak nie było. Było 220 w głowę, na blisko. Tylko, że nie wiem czemu na powtórce jest 440. Chyba podwójny damage daje, jak się zabije człowieka. Nie wiem, nie mam pojęcia. Gdzie jest mój przyjaciel los? Teraz tak, nową pomperką. Trafimy sobie w stópkę, idealnie, zobaczymy. 63. Jednym śrutem 33. Dobra, musisz chyba tak bokiem stanąć. Zaczynamy jeszcze tą, fioletową. 31, widzicie, jednym śrutem 31-33. A teraz zobaczcie to, w ciało. Jeszcze wam pokażę teraz damage w głowę, bo to jest chyba najważniejsze i damage na daleko w głowę. Bez nisko z mój królik doświadczalny dzisiaj. Dziwnie, bo dzisiaj nie jak Miki. Patrzcie, damage w głowę, pokażę wam tylko złotą, bo nie ma sensu tyle razy się odradzać. 220 w głowę. Tak jak widzieliście na początku, da się strzelić to podczas zwykłej akcji. Nawet to nie jest trudne, powiem szczerze, bo ten celownik jest fajny. Zobaczcie, ten celownik jest fajny, jak przy heavy prawie. Prawie jak przy heavy. Fioletowa zadaje tylko 10 damage'a mniej w głowę, czyli 210. Tak, fioletowa wali 210. Tak w ciało nie wiem ile strzeli. Od 105, jeżeli całym śrutem traficie od 105 do 130 pewnie na blisko. No jak tak strzelicie w ciało, to myślę, że 120-130 będzie. Dobra, a weź stań mi tutaj gdzieś, żebym na daleko miał ciebie, na tej krawędzi. Dobra, weźmiemy tak, 5, 10, 15 metrów zobaczymy, ile strzeli w głowę. 62, 49, 62, dobra, 62 na 20 metrów, ty już pewnie HP nie masz. 32, 32. Powiem wam tak, jeżeli macie tą pompę, którą teraz trzymam w ręce, zawsze ją bierzcie zamiast tej strzelby wolnej. Strzelby pompki wolnej, bo jest OP, po prostu jest OP ta pompa i powiem wam szczerze, sztos. I ta niebieska w ogóle w głowę teraz wali 200, bo też pomp chowali. Aha, czy miałeś lufę w ogóle za moją głową, nie? 200 w głowę, równiutkie 200, więcej nie uderzycie. Ej, gdzie ja się odrodziłem? Musisz wy... aha. Na końcu statku się odrodziłem, masakra. Może psujecie mi odcinek Epic Games. Jeszcze wam pokażę jedną rzecz, jak OP jest pikowanie z takiej pompy na takie powiedzmy... Dwa pięterka, jeżeli typek jest pod wami, zobaczcie. 84, takie szybkie pikowanie. 53. 76, to jest naprawdę duży damage. Jeżeli chodzi o pikowanie z pompy, to jest naprawdę duży damage. Wcześniej te pompy tak uderzały, nie wiem, po 20, 50 czasami. Czasami strzał cały. Takie szybkie pikowanie naprawdę z pompy teraz jest mega, mega OP. Jeszcze wam pokażę ten damage z wolnej niebieskiej, ponieważ jest to naprawdę incredible teraz, jak to się mówi. Ciekawe, czy z 5 metrów na hitę też zabija. Stań na jednej stronie kratki, a na drugiej. Czaj, tylko chodź tutaj, bo mnie odrodzi. Dobra. Muszę stać w tym polu. 5 metrów? Tak. 190, a z bliska? 200. No, widzicie, 190 z 5 metrów, czyli jesteście z kimś w pokoiku i dajecie mu 190 w głowę. Teraz zobaczymy, czy z 5 metrów ta zabije może na hita. Zabije, po to jest właśnie ten... Tak. No powiedzmy, sztos pompa. Sztos, nie? Co sądzisz, no Bezickos? Nawet Heavy nie jest tak mocna, bo Heavy zadaje 192 z takiej odległości. No strzelbę mnie. No to strzelbę mnie. 192 damage. A fioletowa?
199 fioletowa bije z takiej odległości. A, widzicie. Czyli jeden HP wam zostanie, jeżeli ktoś was z takiej odległości z fioletowej strzeli. No być może wiesz, wejdę tam półce dalej i będzie lepiej. A Beretta? 44. Ta? 54. Widzicie, jest... widzicie chłopaki, dziewczyny, kto ogląda? Jeżeli chodzi o double pompę, to tylko for fun. Takie wiecie, bawienie się z typami, widzicie? Na przykład taki szybki strzał bez niskosa. Łatwo było, łatwo było! Ogólnie, moim zdaniem, mega, mega wielka zmiana na plus. Dlaczego? Dlatego, że tak, każdy znajdzie coś dla siebie. Pompy w końcu są OP, czat, pompy nie, w końcu są OP według mnie. Nie ma tego, że zielona pompa i niebieska leżą na ziemi i zabijają za każdym razem na hita, dlatego, że trzeba po prostu podejść w gościa, co jest fajne, dlatego dobrze wyważyli tą broń, że już z 5 metrów zostaje wam 10 HP na niebieskiej wolnej, a te ciężkie jednak jest ciężej zdobyć, mniejsza szansa. Bardzo dobra też jest taktyczna, graliśmy parę meczy i taktyczna też naprawdę robi swoją robotę, możecie potestować. Przez ten damage właśnie podstawowy, że już nie traficie za 7, czy za 8, czy tam dokładnie, coś. Dokładnie. No na przykład, nie wiem, weź sobie poskać, ja pokażę tą taktyczną. Albo może trafię, ile? 42? 42, no. 42, 42, 21, 70. Takie widzicie, co? Strzelanie Bambika też wchodzi w grę, bo zobaczcie, przynajmniej takie niecałe 50 strzelałem, raz 21 się trafiło. A nie, tam 13, 7... A, bo tam ci nie mogę trafić, ja się dziwiłem, na tym się nie da. 49, 63, 28, 63. Więc nawet takie strzelanie, co mnie wchodzi w głowę, to i tak jest OP na taktyczną. Bo szybciej strzela, więc według mnie każdy teraz, każdy tutaj bez nic powiedział, dokładnie to ujął. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc testujcie te pompy. Patrzcie, z którą wam się najłatwiej gra. I co, my się z wami żegnamy. Do zobaczenia w następnym odcinku z testowania broni. Sprawdź, jak kupisz. Zapraszam was oczywiście do Bezdiskosa, ponieważ on ma też świetny kanał i dużo streamów prowadzi. I... 33? I mnie ograł właśnie. Albo nie. 110 na koniec. Do zobaczenia. Ja się z wami żegnam. Cześć. Cześć. Narka.